Was w kolejnym odcinku Assassina. Mamy Ezio Outfit, czyli no odzienia Ezio po prostu. Nie wiem, czy to zbyt ci będzie pasować, ale mi się podoba. Przypomina mi stare, dobre asasyny. Taki brotherhood, nie? No dobra. Kurczę. No i widocznie zabił go jakiś asasin, co? Ej kurczę, nie mogę przecież się wspinać. She was thrown to her death from the Pigeon Tower. Your letter. Why was she killed? That is the badge worn by Dimnos, our master of arms. Why did she have it? I will find out soon enough. Poor, poor girl. May you walk in the field of dreams. Dimnos, I'm looking for Ruya. Why? Perhaps because she has your badge. Shit. Well, she was just an Egyptian dog. No matter. Why did you do it? Truth? I didn't mean to kill her. Only teach her a lesson for her insolence. She refused to read a letter for me. You must confess to Pelias. I suppose you want the same fate as Ruya. You stupid Egyptian. I'll teach you the same lesson she learned. Come! Try! No. Spróbować to sobie może, nie? Kurczę. Mi się wydaje, że lepsze by była, kurczę, odzienie Altaira, co? Ja będę tak na przemian, Altair, Ezio, kurczę. Standardowe, wiecie? Żeby nie było zbyt nudno. Nie, zajebisty outfit, naprawdę. Szczerze lepszy niż oryginalny. Ej, nie podoba mi się tak szczerze ten. Ten oryginalny odzienie. Dobra, mamy Littered Daemonus. Palias. Do Paliasa pójść, okej, okay, okej. Okay. Bez tego kapturę zobaczmy, bo będziemy gadać, nie? Więc to będzie lepsze o wiele. Yes. He killed Ruya out of base cruelty. And he died because he thought I was also less than a person.
What a senseless tragedy. She was a smart girl with a good heart. My tutaj gramy czarnoskórym, nie? Ciekawe, kiedy wyjdzie łatka do tego. Jak do mafii było, nie wiem, do mafii 3, że białym mogliśmy skin, że w białym być. Doskonały, to był mod, naprawdę. Wcale nie rasistowski. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy, jak się będzie spisywał ten kostium. Myślę, że będzie o wiele lepszy, co? Już nie wiem szczerze, który jest lepszy. Ten, myślę, bardziej pasuje do tych czasów, nie? W klimacie lepiej się można wczuć. Jak się fajnie sieka, prawie jak Mountain Blade, co? Assist Rebels. No zajebiste. Teraz zajebiste Assassin, szczerze. Yesterday we were attacked by bandits. In their wake, they disturbed these hippos and drove them into our fields. The gods seem content to peace on us. We cannot harvest the crops, nor can we put the dead to rest with the hippos in our fields. Let me help you collect the dead. Hello. Ciekawe, czy w końcu my ten zakon stworzymy asasynów, co? W ogóle co do tego sprowadzi, że my zrobimy ten zakon? Kurczę, jestem naprawdę ciekaw. Connor by tutaj, myślę, by się tutaj spisywał widzianko, nie? No ale nie mamy, kurczę, widzianka. Konora, hipopapotam, hipopapetam. No. Muzycznie to takie jest, kurczę, Peace Walker, nie? Znaczy Phantom Pain Metal Gear, nie? Taka głupia zapychajka to zadanie, szczerze. Po co mamy to robić, nie? Nadal nie on, co? No właśnie. To zapewne będzie ostatnie ciało, jakie jak tutaj znajdę. No. Tak, i bomby dymne były już. Kurczę, 500 czy tam 5000 lat przed Chrystusem, tak, na pewno. Czy kurczę jakiś, nie wiem, twój bratanek? No powiedzmy. Dobra, Kuniu, jedziemy.
Dobrze. Kuniu, kuniu, chodź. Oj. Dobra, to już będzie on 100%. Our protector, brave and strong like you, he would chase away fierce animals or the bandits who plague us. I guess there's no one left who can keep us safe. Such a curse upon all of Egypt, it seems. Where do these bandits roost? There is a canyon. I would take you there, but it is far too dangerous. Also, someone must deal with the dead. Of course, I will find it. The bandits are known as the Hungry Great Ones. May the gods protect you. And make you not among them. Nie no, Altair tu mocno pasuje do tych czasów, nie? Właśnie temu to można nim grać, nie? I to naprawdę się wczuć można. Ten strój Altaira. Nie, przynajmniej nie jest porwany tak jak naszego głównego bohatera. Dobra, trzeba się zsynchronizować. Kurczę, właśnie w to. Coś ci nie idzie, Altair. Naprawdę to nie Altair, ale no okej. Ładnie tutaj, kurczę, w tym Egipcie. Nie ma co. No proszę, już mapki odkryte. Nieźle. Coraz dalej to z fabułą i odkrywaniem mapy. Przecież wiem, tutaj Wolfenstein mnie zbyt mocno wciągnął i troszeczkę było przerwy między asasynem. Ale już wracamy. Już się wraca. What are you doing? I kill monster. Dobra, tam pozaznaczyłem parę wrogów dzięki mojemu dronowi. Kurczę, kuniu, gdzie ty chodzisz? Dobry, załatwiony? Nie wiem. Powinien być załatwiony, nie? Aj! Dobra. Całe szczęście to asasyn i się złapał, kurczę, poprzeczki.
Och, doskonale. Nie no, dobra, zostaw. Nie, to dlaczego? Dobra, walczmy. Nie wiem czemu, ale mój bohater ma połuk ciągle, to jest... Było dziwne. A oni nie widzą, że ja tutaj jestem doskonale. Tak, jak zaskoczymy, to może cię zaskoczyć. Ładnie. Dobra, haps. Dobrze. No i ci uwolnieni to chyba będą asasynami, co? Bo właśnie pierwszymi. Why did you save me? Your aunt spoke of your desperate straits. I would free any unjust captive, but the plight of a protector is something I cannot ignore. You are a Magi. We are of the same brotherhood. Yes, I must hurry home. The war chief, Fat Homer, took the Hungry Great Ones on a raid. You move like a lion. Would you help me stop them? Ta tarcza jest lepsza i troszeczkę bardziej pasuje chyba do asasyna. Dobra. Dobra, weźmy tak. No, dobra, o 2 punkty lepsze, nie? Więc no spoko. No. nie wiem. Kobra. Tutaj się bawi tymi. Naprawdę się będę tutaj bawił tymi. Nie no, tak lepiej w sumie, nie? To leży. O wiele bardziej pasuje do klimatu i w ogóle. Ale tak będę zmieniał. Tak będę. Czasami Altair, czasami Ezim, bo tak będzie fajnie, rozmaicenie po prostu.
Jak kurczę w Black Flag, aż się przypomina. Nice. Tak, Rejs w kurczę włożenie wszystkich asasynów w jeden. Patrzcie, mam te zielone Hawany, powiedzmy, nie? Jakieś tej wyspy, kurcze w Karaibach. A tutaj mamy już, kurczę, jedynkę, nie? Doskonale, kurczę, lubię. Lubię tą grę, fajna jest. Aczkolwiek na grę roku chyba się nie nadaje, szczerze. Chociaż nie wiem, czy przebije, kurczę, naszego Shadow of War'a. No na razie to jest możliwe. No kurczę. Za mało tutaj opowieści, moim zdaniem. Mało fabuły, mało, strasznie mało fabuły. Naprawdę. Są takie my questy, nie? To zrób to, nie? To nic poza tym. The shadow that darkens Sais. Please, that is an evil name to speak aloud. Apollodorus knows the people are suffering. In my position, many confide in me. Trade is strangled, the soldiers run rampant, and the weight of Ptolemy's taxation crushes the breath from us. Come with me. Let us retire where we have a roof overhead. To idźmy za nim, no spoko. Master Tahaka's wife is so kind. I cannot thank the gods enough for delivering her to us. There are many terrible stories about the scarab. I am sure Apollodorus told you. Tales of mutilation, disappearances, and folk buried in the desert and left to die. A horrendous fate, trapped in the shimmering sand, your mind and body pounded by the remorseless sun. Waiting for the final release into the Duat. But these are only stories. There are real villains in Sais. But the Scarab, if he exists, it is not safe to speak of him. No widzicie. Kurczę mać. Jest fabuła, mówię, że nie fabuły, nie? Ale to tutaj taka szczątkowa. Wolałem, jak ta gra nie miała aż takiego rozbudowanego, otwartego świata, szczerze. Może dlatego, że ja grałem od pierwszej części, kiedy było wszystko malutkie, nie? Dlatego pewnie może i też tak być. A tutaj za mało jest asasyna, szczerze. Jakby tutaj było, że o, bractwo coś, nie, to bym... Ten kurczę to lubił. By mi się bardziej podobało, tak myślę. Kurczę, patrzcie, to przez chwilę tak... To myślę, wydawało, że te owoce płoną. Wnuczek, mówisz? Zawsze mnie ciekawiło to, że ci niektórzy asasyni, nie? Jak Ezio na przykład, na jednej ręce ma rękawiczkę, na drugiej nie ma. No, w Ezio było to jakieś bardziej wyjaśnione, nie? Że on to do wspinaczki używa, a u niego nie wiadomo. No powiedzmy, że też może tam do wspinaczki używa, cholera wie tam.
Zróbmy może lepiej tak. Się lepiej. Dobra, usypiający. Kurczę, nie trafię. Dobra, w końcu. To lubię. To rzeczy, które zostały wprowadzone w trzeciej części, jeśli dobrze pamiętam. Te usypiające strzałeczki. Strzałeczka i śpi. I think you will survive. I know the scarab took your tongue, but we can help each other. I've known that you are investigating the scarab. Help me, and I can ensure he dies. Dobrze, dobrze. Pomoże nam, pomoże. Niech pomoże. Nie? Dobra. Spoko, spoko. Lecimy. Wszyscy zwracają na mnie uwagę. Pan mówił, patrzcie, asasyn. Słabe rzeczy, ale ja mogę cię troszeczkę posprzedawać, no. The Magi has returned. In need of more finery? Yes, in a moment. I'm curious, Reda. Where are your parents? Long story, Seni. Ephilakitai of Alexandria caught them stealing and boiled them in a bronze bull. By Anubis. I am sorry, Reda. No need. The gods took my family. But gave me my camel, Amun, a great steed. I wander the desert and see the sun set when I want to. This is my freedom. I see. As always, you are wise beyond your years. Osiris hears not the mourning of the weary-hearted. You wanna sell or buy anything, Seni? The future is golden. Banged up, bruised, dusty. The soldiers did not take kindly to him, but he will be all right. Where's your father, Kawa? You must speak of this. Father is away, on his great work. Mother! Grandfather is hurt! Soldiers mistook him for a beggar again. Father! What have you done this time? He was searching for the scarab. I hope he can help me. And in return, protect your family. The scarab is nonsense. Everyone knows this. He wants you to read them. It looks like the scarab is summoning warriors to the city of Letopolis. By the gods, that is where my husband is. But the city swallowed by the desert. It is father's destiny to rebuild it. We're going to join him soon, right, mother? Yes. My husband Tahaka has been slaving there for months. I'm sure he can help you. He knows everyone there. If you go, tell him I can't wait to see him. Yeah, of course I will go up. It's all silent for.
When the soul lies anxious wide out.